STS. Wspieramy polski sport. Stefan, to były tylko dwa skoki, czy aż dwa skoki, które upewniły w tym, że warto było na chwilkę odpocząć od rywalizacji? Zdecydowanie pomógł mi ten trening, więc to była dobra decyzja. I takie zdecydowanie lepsze odczucia mam na skoczni też. O to z tym treningiem chodziło, żeby oddać trochę spokojnych skoków i czerpać radość z nich, a nie męczyć się i tak denerwować, frustrować. Ja nie będę pytał o to, czy pobyt z rodziną ci pomógł, bo to na pewno, to nie podlega dyskusji, ale trudno było zaakceptować tę sytuację, że trzeba przedefiniować priorytety, troszkę zwolnić tempo od rywalizacji? Znaczy, czy trudno? Wiadomo, że zawsze chce się startować w zawodach tutaj też to jest taki, z jednej strony trochę było żal, że nie jadę na kolejny Puchar Świata, z drugiej strony wiedziałem, że odpoczynek od startu, głowa mi odpocznie, nabiorę chęci znowu. Dobry trening, taki jak mówiłem już na skoczni, i pobyt przede wszystkim z bliskimi, z rodzinką. Zresetuję mnie trochę i myślę, że to się udało. To były treningi w Wiśle i w Szczyrku, czy może w jednym z tych miejsc? Co udało tam się poprawić? Treningi były w Wiśle i w Zakopanem. W Zakopanem na średniej krokwi, więc na skoczni, na której już bardzo długo nie skakałem, tak jakbym na nową skocznię wszedł, ale było ok, było naprawdę fajnie na tej skoczni, pozytywne odczucia były. Że tak powiem, poskakałem z dzieciakami i było wesoło, także no, dobry czas to był. To ciekawie tutaj nas zaskoczyłeś, bo się wydawało, że ten obiekt jest wyłączony od kilku lat już z użytku. Udało się od tych dzieciaków jakąś taką energię nieznaną na co dzień zaczerpać? A czasem może być wesoło z takimi dzieciakami, więc wiadomo, to tylko tam na wyciągu ich spotykałem, ale są śmieszni niektórzy. A co do tego, że długo się tam nie skakało, no bardzo długo. W sumie przez to, że no i tam kiepsko z wyciągiem już ta skocznia troszkę, że nie, że przestarzała, ale wymaga poprawek i na szczęście takie będą. Ale mimo wszystko odczucia były bardzo pozytywne. Nie żeby to była jakaś skocznia, która się już nie nadaje do treningu, tylko eleganckie tory, bardzo dobrze przygotowana, warunki były bajka, więc super trening. To było przygotowanie do normalnej skoczni, takie malutkie w Zafeld? Nie, taki troszkę reset tego, co trzeba robić i wiadomo, że na takiej mniejszej skoczni łatwiej niektóre elementy poprawić. Później sobie skoczyłem spokojny trening też w Wiśle i od pierwszego skoku były dobre odczucia na większej skoczni, więc dało to coś na pewno. A ten dzisiejszy dzień, co robiliście, kiedy trwała drużynówka? Oglądaliśmy drużynówkę. Tutaj na skoczni czy w hotelu? Nie, pojechaliśmy do hotelu, kawałek tutaj mamy, więc nie było sensu tutaj marznąć i się trochę nudzić. Także kibicowaliśmy chłopakom sprzed telewizora. Dziękuję bardzo, powodzenia jutro. Hej.